Dzień dobry Państwu. Spotykamy się dzisiaj na Politechnice Warszawskiej. Będziemy rozmawiać o pompach ciepła. Moim rozmówcą dzisiaj jest pan profesor Artur Rusowicz, dziekan Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa. Dzień dobry Państwu. Panie profesorze, mam takie pytanie. Jaka przyszłość czeka pompy ciepła i w jakim kierunku ta technologia się będzie rozwijać w najbliższym czasie? Pompy ciepła są urządzeniami, których budowa jest identyczna jak urządzeń chłodniczych. Różnią się tylko swoją funkcją. Ponieważ przygotowują ciepło dla odbioru, czy to w pomieszczeniach, czy w technologii. Natomiast budowa jest identyczna jak urządzeń chłodniczych. I pierwsze swoje zastosowania znalazły na początku XX wieku, kiedy do ogrzewania budynków użyteczności publicznej. Początkowo nie rozwijały się zbyt dynamicznie, ponieważ jeżeli chodzi o źródła ciepła, stanowiło konkurencję do szeregu innych źródeł ciepła. Natomiast w przypadku chłodnictwa to byliśmy, można powiedzieć, w chłodnictwie monopolistą. Nie było możliwości innych wytwarzania chłodu niż przy pomocy urządzeń chłodniczych, czy to sorpcyjnych, czy sprężarkowych. Natomiast z biegiem lat, kiedy pojawiły się łatwiej dostępne czynniki chłodnicze, syntetyczne w latach 40. XX wieku, nastąpił dynamiczny rozwój i urządzeń chłodniczych, i pomp ciepła. Natomiast w latach 80., kiedy zauważono problemy związane z efektem dziury ozonowej, z ociepleniem klimatu, zaczęto zwracać coraz większą uwagę na alternatywne źródła ciepła, między innymi pompy ciepła. Zaczęto stosować czynniki chłodnicze o coraz niższym wpływie, a w tej chwili mamy czynniki, które już w ogóle nie niszczą ozonu w stratosferze. Natomiast cały czas jest walka o obniżenie wpływu na efekt cieplarniany. I to jest jeden z takich kierunków rozwoju pomp ciepła, kiedy zmniejszamy oddziaływanie na efekt cieplarniany. Teraz w tej chwili też mamy tendencję do wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. Więc pompa ciepła. Jeżeli ja dobrze rozumiem, to w tym momencie sprowadza się do poszukiwania innych czynników roboczych, tak? W głównej mierze tak, ponieważ regulacje międzynarodowe i unijne ograniczają nam stosowanie czynników negatywnie wpływających na efekt cieplarniany. Jest to tak zwany GWP, Global Warming Potential, współczynnik, który co kilka lat jest obniżany. I obniżając ten współczynnik od takich poziomów kilku tysięcy do, w tej chwili są plany poniżej 750, musimy wymieniać czynniki chłodnicze i w tym momencie stajemy się coraz bardziej atrakcyjnym partnerem na rynku urządzeń grzewczych, ponieważ mamy coraz mniejszy wpływ na efekt cieplarniany. I zgodnie z polityką Unii Europejskiej pompa ciepła staje się urządzeniem atrakcyjnym, jeżeli chodzi o emisję dwutlenku węgla. Dobrze, a technicznie jak człowiek ma u siebie w biurze czy w mieszkaniu tak zwany klimatyzator i on taki klimatyzator też ma funkcję pompy ciepła w sobie, tak? Tak. Czym się różni takie urządzenie od takiej pompy ciepła montowane jako pompa ciepła w domkach jednorodzinnych na przykład? To znaczy od już kilku lat urządzenia klimatyzacyjne, właśnie takie typu split czy multi-split, mają funkcję pompy ciepła. Czyli montując takie małe urządzenie klimatyzacyjne, od razu mamy również powietrzną pompę ciepła. W małych dla obiektów o małych kubaturach typu właśnie domek letniskowy, mały domek czy jakieś biuro, jest to wystarczające źródło i chłodu, i ciepła dla eksploatacji tego obiektu. Natomiast jeżeli przechodzimy już do typowego ogrzewania domów jednorodzinnych, to tutaj mamy pompy ciepła, które w ostatnich latach bardzo dynamicznie się rozwija rynek tych pomp ciepła. Mianowicie sprzedaż wzrasta i tutaj mamy takie rozwiązania w zależności od tego, co będzie dolnym źródłem ciepła. Ponieważ w pompach ciepła najważniejsze jest pozyskiwanie ciepła z otoczenia. I tym otoczeniem może być powietrze atmosferyczne, może być grunt, może być woda w postaci cieków. Liczba możliwości zastosowania pompy ciepła z różnymi
dolnymi źródłami ciepła jest dosyć szeroka. Ale jest tu jakaś taka technologia, nie wiem, najbardziej perspektywiczna w tym momencie? Bo rozumiem, że kwestia odwiertów to są duże koszty. Dynamicznie w tej chwili rozwija się rynek pomp ciepła wykorzystujących, powietrznych pomp ciepła wykorzystujących powietrze jako dolne źródło ciepła. Czyli taki klimatyzator tylko w odwrotnie. W większej skali, przygotowujący ciepłą wodę użytkową lub wodę do centralnego ogrzewania. Aczkolwiek drugi poważny segment pomp ciepła są to właśnie pompy z gruntowymi wymiennikami ciepła i to zarówno tak jak pan profesor powiedział o odwiertach pionowych, jak i o poziomym ułożeniu wymienników w gruncie. A jakie są różnice w kosztach inwestycyjnych tego typu rozwiązań? Taka pompa powietrzna jest dużo tańsza niż... Tak, to znaczy pompa powietrzna jest zdecydowanie tańsza dla takiego domku jednorodzinnego w tej chwili o takich o powierzchni na poziomie 140 metrów kwadratowych dla mniej więcej czteroosobowej rodziny. To jest pompa ciepła, która kosztuje około 45 tysięcy. Natomiast jeżeli dołożymy tą część z wymiennikiem gruntowym, no to tam trzeba wykonać mniej więcej 3 odwierty o głębokości w zależności od jakości gruntu kilkunastu metrów, więc od razu mamy metr odwiertu, to jest około 300 zł, więc znacząco przyrasta nam cena takiego rozwiązania. Natomiast jest bardziej niezależna od warunków otoczenia, jakim jest powietrze. Takim naturalnym trendem, jaki w tej chwili widać, to jest łączenie pomp ciepła z fotowoltaiką, rozumiem. No tak, ponieważ takim najlepszym dla nas rozwiązaniem to jest oczywiście nie może nie ekonomiczny, bo to jest dosyć inwestycja kosztowna, natomiast dobrze byłoby połączyć pompę ciepła z instalacją fotowoltaiczną, która nam zapewnia zasilanie takiej pompy ciepła. Oczywiście dobrze byłoby też mieć jakiś akumulator ciepła, który będzie magazynował nam to ciepło i kolektory słoneczne też dodać do produkcji ciepłej wody użytkowej czy do celów grzewczych. Także taka rozwinięcie całego systemu jest oczywiście energetycznie jak najbardziej korzystne. Inwestycyjnie to będzie drugi dom, tak? Tak, inwestycyjnie to są duże koszty, tak. A jak wygląda jeszcze z punktu widzenia użytkownika, w sensie te urządzenia typu pompa ciepła, zakładam, jeżeli to jest powietrzna, to one mają jakieś radiatory, które wystają spoza budynku, tak? Jak to wygląda estetycznie czy gabarytowo? Estetycznie wygląda to w ten sposób, że mamy jednostkę zewnętrzną, która się składa między innymi ze sprężarki. Mamy wymienniki ciepła, czyli w przypadku pompy ciepła będzie to parownik wyposażony w wentylatory. Możemy postarać się o jakieś ładne umieszczenie tak tej jednostki, żeby nie szpeciła nam krajobrazu, czyli może być schowana w jakimś ekranie dźwiękochłonnym, może być również obsadzona jakimiś ale tujami. Ale musimy się liczyć z jakąś dobudówką. Dobudówka przy tak? domu, panele fotowoltaiczne czy solary, no daje się schować na dachu, powiedzmy sobie, tak? To tu trzeba się liczyć z jakimiś usytuowaniem dodatkowej jednostki elementami na zewnątrz budynku. A jakby próbował pan profesor przewidzieć jakąś przyszłość, to wydaje się, że najbardziej optymalne ekonomicznie z punktu widzenia takiego użytkownika, to jaki by był zestaw urządzeń? Pompa ciepła powietrzna czy gruntowa? To znaczy mamy bardzo duży wzrost sprzedaży pomp ciepła powietrznych. I to mniej więcej tak, że w zeszłym roku było sprzedane około 80 tysięcy takich pomp ciepła. W tym roku już do czerwca zostało sprzedanych na rynku polskim około 100 tysięcy pomp ciepła i jest planowane, że następne 100 tysięcy też będzie sprzedane do końca tego roku, więc wzrost jest bardzo duży. Natomiast proszę zauważyć, jaką mamy alternatywę w tej chwili. No, inwestując w ogrzewanie domu, przyszłościowo musimy się zastanowić, co mamy do dyspozycji. Mamy do dyspozycji ogrzewanie olejowe, które chyba jest najdroższe w tej chwili. No, elektryczne to już w ogóle jest najdroższe. Później jakiś kocioł olejowy. Paliwa stałe też nie są w tej chwili trendy, prawda? Więc tych ograniczeń jest coraz więcej. I na placu boju, że tak powiem, w naszym ogrzewaniu zostaje pompa ciepła. I ta powietrzna pompa ciepła, jako że jest na razie najtańsza, a jednocześnie technicznie też udoskonalona na przestrzeni ostatnich tam 20 lat.
Bo tak, bo jeżeli, bo to pompa ciepła czy ogrzewanie elektryczne korzystają z tego samego de facto źródła energii, czyli z prądu. I w tym momencie też ceny prądu będą tutaj rzutowały na opłacalność takich pomp ciepła. No tak, ale panie profesorze, też cena prądu i cena gazu i cena węgla w tej chwili jest trudna do przewidzenia, prawda? Wiemy tylko tyle, że wszystko będzie dosyć diametralnie, ceny tych paliw będą rosły. Rozmawialiśmy w tym momencie już o takich sobie użytkownikach końcowych, domkach jednorodzinnych, mieszkaniach, ale tu w tej chwili jeździmy na Politechnice Warszawskiej. Warszawa jest zasilana dużym systemem ciepłowniczym, mamy dwie duże elektrociepłownie. Czy to rozwiązania potem pompy ciepła są w ogóle stosowalne do takich dużych systemów? Tak, w zasadzie może nie są to rozwiązania stosowane w Polsce, ale mamy szereg przykładów skandynawskich, kiedy duże pompy ciepła i sprężarkowe, i sorpcyjne pompy ciepła o mocach rzędu dziesiątek megawatów stosowane są do sieci grzewczej ciepłowniczej. W Polsce też mamy takie przykłady, kiedy dolne źródło ciepła stanowi źródła geotermalne, czy to będzie Mszczonów, czy geotermia podhalańska, kiedy ciepła woda z gruntu podnoszona jest na wyższy poziom i transportowana do odbiorców w postaci ciepłej wody do, mówiąc kolokwialnie, kaloryferów w domach mieszkalnych. Także jest też rozwój dużych urządzeń w postaci pomp ciepła stosowane na świecie i w Polsce. Myślę, że jeżeli chodzi o pytanie co do konkretnie Warszawy pana profesora, to tutaj jest raczej w drugą stronę zastanawianie się nad wykorzystaniem ciepła do produkcji chłodu, czyli skojarzenie węzłów ciepłowniczych z urządzeniami, które będą pracowały na potrzeby klimatyzacji. No tak, ale to w tej chwili mówimy o systemie oparte o elektrownie węglowe. W momencie, kiedy jak gdyby tutaj elektrownie węglowe będą z jakimś przedmiotem zakazu, tak, czy ceny emisji CO2 będą tak wysokie, że przestanie się to opłacać ekonomicznie, to zaczynamy się zastanawiać, jak nawet ogrzać tę Warszawę. To, że ludzie nie będą mieli, powiedzmy sobie, chłodu w lato, to pewnie bardziej będą w stanie wytrzymać, niż jak nie będą mieli ogrzewania w zimę. No, myślę, że patrząc na wzrost rynku urządzeń klimatyzacyjnych na przestrzeni ostatnich lat, to właśnie wszystkie termomodernizacje doprowadziły do tego, że zainteresowanie klimatyzacją staje się coraz większe. Więc owszem, grzanie zimą jest taką sprawą bytową, ale bytową, taką poważną sprawą zaczyna być też produkcja chłodu na potrzeby klimatyzacji latem. Tak, ale pytanie jest takie, na przykład no wyobraźmy sobie, że w tym momencie 80-100 tysięcy pomp ciepła montowanych w tej chwili, w tym roku, ale no Warszawa ma ponad milion mieszkańców. Tak jakby teraz ten milion mieszkańców chcielibyśmy ogrzać zimą pompami ciepła, to musielibyśmy zamontować milion pomp ciepła powietrznych. No nie, no myślę, że tutaj pompy ciepła są również, jest typo szereg pomp ciepła produkowanych nie tylko na potrzeby domków jednorodzinnych, ale również całych bloków i większych kompleksów. Także można się pokusić o rozwiązania jednej pompy ciepła dla całego bloku lub nawet dla całego osiedla domów wielorodzinnych, prawda? Także tutaj pompy ciepła pokrywają takie zapotrzebowanie na moce grzewcze od rzędu kilowatów do dziesiątek megawatów. Także w typu szeregach możemy sobie dobrać bardzo różne. Czyli technicznie jest to temat opanowany. Tak. Jedyne co to jest tutaj CAPEX, który może tutaj być problematyczny, tak, jeżeli chodzi o koszty ekonomiczne. Dziękuję Państwu za uwagę. Moim gościem dzisiaj był pan profesor Artur Rusowicz z Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa. Dziękuję za spotkanie, za miłą dyskusję. Dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo za uwagę.